Lubisz grać w gry? To graj! W każdej grze znajdziesz zadania, za które zdobywasz punkty. Zbieraj punkty poprzez wykonywanie zadań i wymieniaj je na doładowania do gier, V-dolce do Fortnite, PaySafe Card i wiele innych. Zarejestruj się już dziś i odbierz 100 punktów na start. Kod promocyjny w opisie. Grynaplus.pl. Siemanko, z tej strony Fanmilek. Ogólnie to dzisiaj miał się pojawić film z reagowania na moje stare kanały, to znaczy miał to być właśnie początek nowej pięknej serii, jednakże pojawił się pewien problem, którego szczerze powiedziawszy nie przewidziałem. Otóż okazało się, że bardzo ciężko jest mi nagrać taki film w taki sposób, żeby mój laptop po prostu no nie eksplodował. Dlatego tutaj mam do was pytanie, macie może jakiś poradnik, tutorial, program inny niż OBS, który byłby w stanie mi bez żadnych lagów i spalania komputera nagrać ekran? No bo wiecie, jednak skoro mam reagować na swoje stare filmy, no to fajnie by było, żeby te filmy jednak były w jakiejś jakości, żebyśmy mogli tam poczytać komentarze, czy w ogóle cokolwiek zrobić, żeby te filmy jednak były fajne i przyjemne w odbiorze. Kolejna kwestia to bardzo chciałbym podziękować Kubie za kolejnego donate'a, jednakże nie wyświetlę go na ekranie, ponieważ po live'ie, którego akurat wczoraj robiłem, donate'ów posypało się naprawdę tyle, że nie jestem w stanie cię tam znaleźć. Może kiedyś wspomnę o jakichś donate'ach z live'ów, czy coś takiego, no ale póki co trzeba to jakoś ogarnąć. No i rzecz jasna dziękuję wszystkim, którzy byli na live'ie i wsparli moją działalność, no bo naprawdę udało nam się powiększyć kwotę w celu o kilkadziesiąt złotych. Tak jeszcze przed startem dodam, że jeżeli napiszecie w komentarzach hashtag true, to przypnę wam serduszko. Dzisiejszy film będzie pewnego rodzaju takim reuploadem filmu, który już był na kanale, ale został po prostu usunięty. Jednakże nie powiem tam dokładnie tego samego, ale mniej więcej wam po prostu przybliżę, co ja sądzę o postaci Trumana, tak jak widzicie to w tytule, a zdecydowałem się to nagrać teraz, ponieważ właśnie teraz dostaję od was dużo pytań. No i tak samo, jeżeli gdzieś tam na live'ie na przykład mówię o Trumanie, wypowiadam się na jego temat pozytywnie, no to też każdy się mnie od razu pyta, dlaczego to, dlaczego tamto, także po prostu stwierdziłem, że fajnie by było mieć na kanale taki film, do którego można odsyłać ludzi zadających podobne pytania. Także przechodząc do tematu, dlaczego uważam, że Truman jest fajny. Po pierwsze, zauważcie pewną zasadniczą kwestię. YouTuber, a osoba prywatna, to są dwie różne rzeczy. Jakby prawda jest po części taka, że jeżeli nie poznacie jakiegoś youtubera prywatnie, to nie możecie wypowiadać się na temat tego, jakim on jest człowiekiem. Oczywiście możecie krytykować jego twórczość i to, co robi, ale nie możecie hejtować go jako osoby, no bo to jest po prostu bezpodstawne, dlatego że jak możecie obrażać kogoś, kogo nie znacie, no to nie ma sensu. A akurat jako, że ja z Trumanem znamy się prywatnie, no to, że tak powiem, mam pewne inne zdanie na ten temat, niż ma to większość osób w internecie. Ale skoro mówię tutaj o tym, żeby nie iść właśnie w stronę czepiania się tej osoby prywatnej, no to skupię się bardziej na kanale Trumana jako osoby publicznej po prostu. Także Truman ogólnie znany jest z tego, że robi bardzo kontrowersyjne treści i to już od dawna. Swój kanał wybił na tym, że w sumie no dosłownie kopiował Boxdela, po prostu go zastępował i moim zdaniem to była całkiem spoko inicjatywa, no bo nie ukrywajmy, tak, ale Boxdel jednak z tymi ciekawostkami wjechał mocno na tego YouTuba, no i kurczę, było to naprawdę coś fajnego. Jednakże po czasie Boxdel, jak i również content ciekawostkowy się skończyło, oczywiście dalej robili to inni twórcy, no ale nie ukrywajmy, że Boxdel to robił jednak w najbardziej oryginalnym stylu z tych wszystkich osób. Jednakże sam Truman właśnie chciał zastąpić tego Boxdela, kopiując go jeden do jednego, aby po prostu przypomnieć ludziom te stare czasy i to jest wytłumaczenie tego, dlaczego miał kiedyś taki dziwaczny styl na kanale. Jednakże po czasie zdecydował się go zmienić, ale to również sprawiało, że spotykał się on z falą krytyki. Oczywiście tutaj już przechodzimy do kwestii takiej jak filmy Trumana, które no nie ukrywajmy są dosyć kontrowersyjne. Oczywiście nie wszystkie, ale większość. Bo to w końcu Truman zapoczątkował tą aferkę na Freeza, wiecie, z narkotykami, jakiś tam maraton prawdy. W sumie gdyby nie maraton prawdy Trumana, to pewnie byśmy się nawet nie poznali, także śmieszna sytuacja w sumie. No i jeśli chodzi o te filmy Trumana, które no większość osób uważa za naciągane, no to moim zdaniem też czasami są one przesadzone. Zresztą nagrałem dwa filmy o maratonie prawdy Trumana, także możecie je sobie znaleźć na moim kanale, są gdzieś tam obok siebie na początku, także nie ma problemu z ich znalezieniem. Więc to też nie jest tak, że dlatego, że się znamy, to ja będę zawsze mówił, że jego cały content jest genialny i po prostu super wartościowy. No tak nie jest po prostu. Jednakże największy problem pojawia się wtedy, kiedy Truman serio wrzuca jakiś poważny film na swój kanał, który nie jest naciągany, ani po prostu nie jest kontrowersyjny. A są to między innymi informacje na temat aktualnie panującej sytuacji na świecie, na temat której Truman nagrał kilka naprawdę spoko filmów. I do niektórych z nich naprawdę trzeba było zrobić research, aby po prostu nie mówić głupot i dowiedzieć się tych
informacji, które mamy właśnie przedstawione w jego filmie. No i niestety, jako że Truman to Truman, no to hejterzy są po prostu wszędzie i będą mu minusować nawet takie poważne filmy, które naprawdę coś przekazują. Jednocześnie Trumanowi jest przypinana taka łatka, że on to zawsze mówi fake newsy i w ogóle, no ale kiedy nagra już poważny film, no to też nikt mu nie uwierzy w to, że ten film jest poważny, szczególnie jak 12-letnie dzieci nawalą łapek w dół, co nie? I to mi się w tym wszystkim nie podoba i tak samo to jest niestety minus wybijania się na kontrowersji, że jeżeli wybijasz się na kontrowersji, to jeżeli w końcu zrobisz coś poważnego, no to ludzie i tak to skrytykują, no bo przecież wybijasz się na kontrowersji, no i ty nie możesz nagrywać normalnych treści na kanale, tylko wszystkie twoje treści muszą być tak samo kontrowersyjne. Najśmieszniejsze w tej całej sytuacji z Trumanem jest to, że ludziom wydaje się, że jeżeli jesteś takim kontrowersyjnym twórcą, no to tak naprawdę nic nie osiągniesz, nikt cię nie lubi i w ogóle. A jeżeli śledzimy sobie chociażby Instagrama Trumana, to możemy się dowiedzieć, że jakiś czas temu był on u Kruszwila. I co, jesteście zdziwieni? YouTuber, który teraz robi w miarę family friendly content, zaprosił do siebie kogoś takiego jak Truman. Czy to nie jest przypadkiem tak, że według was nie powinno dojść do takiej sytuacji? Ponadto wystarczy po prostu śledzić social media Trumana, żeby dowiedzieć się, że naprawdę wielu twórców go lubi, ogląda i jakby jego kanał w pewien sposób łamie tą taką zasadę, że jeżeli jakaś grupa ludzi nie lubi cię w internecie, to automatycznie nikt cię nie lubi w internecie, no bo tak po prostu nie jest. A Truman jest tego żywym przykładem. Okej, także w tym odcinku to by było już na tyle. Na jutro mam przygotowany trochę lepszy materiał, bardziej ciekawszy, będzie taka mini aferka, także z pewnością jutro będziecie się lepiej bawić. No ten film po prostu jest czystym zastępstwem za film, którego nagrać nie mogłem. No i mam też trochę problem, bo straciłem serię na kanale. No chyba, że pomożecie, także piszcie koniecznie w komentarzach i mam nadzieję, że uda nam się to jakoś wspólnie ogarnąć. Do zobaczenia.